800 lat temu narodził się w Mongolii geniusz, który podbił pół świata. Był synem Yesugaja, wodza niewielkiego koczowniczego plemienia. Nazwaliśmy tego chłopca Temujin, urodzony władca. W przyszłości miał się on stać naszym mężem opatrznościowym, księciem zdobywców, Chinggis Khanem. Chciałem cię pomać żywcem, Yesugaj. Niech wodzowie innych plemion ujrzą, jak Yamuga, wódz Merkitów, karze tych, którzy wtargną na jego pastwiska. Przyprowadzić konie. Nie dotykaj go. Wysłuchaj mnie, Yamugo. Jest zapisane w gwiazdach, że ten, kto zgładzi syna Yesugaja, wnet zginie od własnego miecza. Widzisz, panie? Oto krwawa rana. Jak go zwał? Temujin. Człowiek z żelaza. Daruję mu życie, żeby mógł zobaczyć, jak ginie jego ojciec. Odtąd będziesz nosił jarzmo. Włożą ci na szyję drewnianą obrożę. Występuję. Chinggis Khan. Zdjęcia. Reżyseria.
Przynieście mi piłkę. Nie podchodź do niego, siostro. Cóż takiego zrobił, że musi nosić jarzmo? Znasz rozkaz Jamugi, zostaw go. Jego ojciec był wrogiem naszego plemienia. Chodź. Jak cię nazywają? Temujin. Dlaczego włożyli ci jarzmo na szyję? A jak ciebie zwą? Bortej. Wracaj do obozu razem z braćmi. Nie słucham twoich rozkazów. Na razie. Trzeba uczyć psy posłuszeństwa. Tango! Daj mi kij. I co teraz, człowieku z żelaza? Na kolana. Jamuga jest odważny, bo mam obręcz na szyi. Thank you.
Gin. Father Gin. Jak mnie tu znalazłeś? Pomogły mi gwiazdy i magiczne koraliki. Sengal wskazał mi drogę. Gdyby mógł mówić, powiedziałby ci, że odtąd przystaje do nas. Jesteś wodzem najmniejszego plemienia Mogołów, ale to już coś. Nieźle jak na początek. Można tu zgromadzić całą armię. Jesteśmy tu bezpieczni? Merkitowie sądzą, że w tych górach żyją tylko duchy. Dopóki w to wierzą, jesteśmy bezpieczni. Kiedy odkryją prawdę, dokąd ruszymy? Na wschód czy na zachód? Gdy nadejdzie czas, ty podejmiesz decyzję. Postaram ci się pomóc. Świat jest jak trzy wielkie koła. Na zachodzie leży Samarkanda i Buchara, którymi władają Persowie. To naród bogatych kupców, handlujących z chrześcijanami, którzy mieszkają za wielką pustynią. A na wschodzie? Nie byłem tam, ale rozmawiałem z kupcami z karawan. Opowiadali mi o Wielkim Murze i o Cesarstwie Chińskim. Są tam wielkie miasta, których mieszkańcy ubierają się w jedwabie, nawet mężczyźni. Można tam kupić rzadkie przyprawy i zamorskie drewno. A środkowe koło? To pusta, jałowa kraina, którą zamieszkują tylko Mogołowie. Czemu jest pusta i jałowa, skoro leży pomiędzy bogatym wschodem i zachodem? Bo plemiona Merkitów, Salkitów i Tangutów wciąż między sobą walczą. A gdyby się połączyły? Mogołów łączy tylko śmierć. Wspomniałeś, że jestem wodzem najmniejszego plemienia. Mniejsze już być nie może. Więc musimy je powiększyć. Merkitowie.
Z jakiego jesteście plemienia? Salkitów. Teraz się przekonamy, czy bogowie wiatrów są z nami, czy przeciwko nam. Wyglądają jak Salkitowie. Może są Salkitami. Jadą u twego boku? Salkitowie i Jesugajowie razem. Tędy wiedzie szlak karawan do Taszkentu. Dawniej wciąż toczyły się tu walki. Ginęło w nich wielu niewolników. Nikomu nie przynosiło to korzyści, dlatego podpisano traktat. Traktat? Szach narzucił wszystkim bojującym stronom rozejm. Wszyscy go przestrzegają, nikt nie może nosić tu broni. Świetnie, zatem zajmiemy go bez walki. Nie rozumiesz, podpisano rozejm. Ja go nie podpisałem. Niewolnicy też nie. Są między nimi kobiety? Tak. Znakomicie. Moi żołnierze mają konie i broń, ale nie mają kobiet. Jak długo bez nich wytrzymamy? Jak długo ty wytrzymasz? Cóż to ma znaczyć? Karawany chroni prawo ustanowione przez samego szacha. Przekaż mu moje podziękowania. Katkę! Dziękuję wiatrom, żeś mnie odnalazł. Jamuga sprzedał mnie do niewoli. Nie wyglądasz mi na niewolnicę. Teraz jesteś wolna. Wszyscy jesteście wolni. Jesteście wolni. Możecie ruszyć z karawaną lub pojechać do naszego obozowiska. Pozwalasz im wybierać? Kobietom? Sengal, rozkuj ich. Rozejm obowiązuje od 100 lat, barbarzyńco. Szach każe zatknąć twoją głowę na murach miasta. Kiedy umrę, jakie to będzie miało znaczenie? Podróżujcie bezpiecznie i podziękujcie szachowi.
To cud. Jeśli chcesz mi okazać wdzięczność, daj mi tę kobietę. To moja żona. Weź sobie inną. Dam ci za nią konia. Dwa konie. Nie, szan. Nie będziemy brać kobiet wbrew ich woli. Przecież one od tego są. Najlepsze już i tak zabrali. Mędrzec nie ocenia konia po siodle. Znajdę ci inną. Chcesz męża, Katkę? Tego? Załatwione. Obyście mieli wielu synów. Już czas, żebyś sam pomyślał o synach. Lepiej, żeby taki święty człowiek jak ty nie znał moich myśli. Jeszcze za wcześnie. Tylko ostrożnie. Przynieś jej jedzenie i szaty. Ustawcie mi na noc, kiedy będę się mył. Mył? Nasz wódz Temujin. Zostań. Nie kazałam ci odejść. To głupie słowo. Nie wyglądasz na głupią kobietę. Nie jestem głupia. Czy zrobiłam coś głupiego? Wydałaś polecenie, które nie mogło zostać spełnione. Pies nie zareaguje na gwizd obcego bez przyzwolenia swego pana. Mogłam się tego domyślić. Traktujesz służących jak psy. Nie, Katkę. To ona mnie wychowała. Na pewno się tym nie chełpi. Można by pomyśleć, że dążysz do kłótni, ale do tego potrzebne są dwie osoby. Nie mnie. Lubię narowiste klacze. Myślisz tylko o koniach, psach i zwierzętach? To było głupie pytanie. Skoro już tu jesteś, powiedz wreszcie to, co chciałeś powiedzieć. Wszystko już powiedziałem, oprócz jednego. Jeśli mam wyznać prawdę, to porwałem cię, bo cieszy mnie myśl, że Yamuga wpadnie we wściekłość. Wykradłem mu kobietę, którą zamierzał poślubić. How
Wyrzutku, niewolniku. Wkrótce założą ci twoje jarzmo. Urodziłeś się niewolnikiem i umrzesz jak niewolnik. Nigdy nie byłem niewolnikiem. Gwiazdy mówią, że będę rządził Jesugajami. Nie tylko nimi, lecz także innymi plemionami, które ruszą za mną na podwój innych narodów. Tak jest zapisane w gwiazdach. Ty, kobieto, prowokujesz mnie. Dłoń to pierwsza rzecz, jaką podajemy bliźniemu. Gdybym nie była taka zapłakana i brzydka, wiedziałabym, co ci odpowiedzieć. Więc wyglądam brzydko. Nie zaprzeczasz. Za dużo mówisz. Nie dajesz mi dojść do słowa. Moi bracia też tak twierdzą. Muszą być gdzieś blisko. Znają każdy nasz ruch. My nic o nich nie wiemy. Pojawiają się nagle i równie szybko znikają, jak duchy. Te duchy będą krwawić, kiedy dosięgnie ich topór kata. Was też dosięgnie, jeśli jej nie odbijecie. Wykradł mi ją z obozu. Prosto sprzed nosa. Spod opieki jej braci. Jej bracia. To mój najstarszy brat Subodaj, a to Jebaj i Kassar. Mój pan Temujin. Pan i mąż. Nikt was nie śledził? Widzieliśmy jedynie gwiazdy i słyszeliśmy szum wodospadu. Choć pleciesz wiersze, cieszę się z twojego powrotu. Witajcie, przyjaciele. Jesteśmy ci wdzięczni. Chcemy ci służyć.
A ty nic nie powiesz? Tylko tyle, że twój święty człowiek kłamie. Kiedy tu szliśmy, widziałem płomień waszego ogniska. Zbyt jasno się pali. Gin, przygotujcie się do marszu. Weźcie tylko jeden wóz. Ruszcie drogą na wschód i zatrzymajcie się za obozem Jamugi.
Strzeżcie jej. Mamy nad nimi przewagę. Jamuga dotrze w góry dopiero za kilka godzin. Wszyscy Merkitowie dołączą do niego. Kto biegnie szybciej? Jeden koń, który jada niewiele, czy 100 koni, które potrzebują wielkich pastwisk? Dokąd jedziemy? Na wschód. Przed zmierzchem przekroczymy rzekę. Masz tyle spraw na głowie. Zostanę przy niej. Sprowadziłam na ciebie hańbę. Błagałam Jamugę, żeby mnie zabił. Kiedy odpoczniemy? Mając pewność, że Jamuga zaprzestał pościgu. Zasadźmy się na niego. Ja dam wam sygnał do walki. Długo jeszcze będziemy tak wędrować? Całą zimę, a jeśli zajdzie potrzeba, przez następną zimę. Idąc wciąż na wschód, dotrzemy do krainy, w której jadają psy, a może nawet ludzi. Gin twierdzi, że to kraina wielkich bogactw. Imperium, w którym króluje wiedza. Przyda nam się ich mądrość. Witajcie, przyjaciele. Witajcie, wojownicy. Jestem Kam Ling, emisariusz naszego cesarza w Indiach. Właśnie wracam do Pekinu. Chociaż wracam, to za dużo powiedziane. Widzę, że nie dopisuje wam szczęście. Najpierw uciekła nasza mandżurska eskorta, później pękło nam koło. Woźnica ukradł nasze konie, a bydło, zmęczone naszym towarzystwem, pobiegło za nimi. Trzeba przyznać, że fortuna raczej nam nie sprzyja. To niebezpieczna kraina. Grasuje tu okrutny Temujin i jego zbroje. Ponoć nie zna litości. Nie boimy się o nasze życie. Wieziemy listy od cesarza. Lepiej porwać nas dla okupu, niż zamordować.
Czemu mówisz o okupie i mordzie? Sengal! Udowodnij im, że nie mamy złych zamiarów. Jesteśmy wam wdzięczni. Powiedzcie, ile złota warte są wasze usługi? Złota? Nie jestem kupcem. Zadziwiasz mnie. Muszę cię prosić o jeszcze jedną przysługę. Przekaż wiadomość. Niech przyślą nam konie i ludzi. Natknijcie się na naszych żołnierzy za 4 dni. Musielibyśmy was tu zostawić. Mamy konie, których chętnie wam użyczymy. Możemy także służyć za eskortę. Eskortę? Mam tu 200 doświadczonych żołnierzy. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Moja żona spodziewa się dziecka. Zatem nie powinna podróżować konno jak pastuch. Niech skorzysta ze skromnych wygód, jakie znajdzie w naszym wozie. Postaramy się, żeby było jej jak najwygodniej. A co z tym Temujinem? Nie bójcie się. Nas na pewno nie zaatakuje. Dał mi słowo. Chłopak? Syn. Pierwsze dziecko, jakie przyszło na świat w plemieniu Yasugajów od 20 lat. Chłopak. Mój syn. To mój syn, Bortej. Jesteś moją żoną, a on moim synem. Wiedziałeś, że to będzie chłopak. Wciąż to powtarzałeś. To oczywiste. Córka nie mogłaby pójść w moje ślady. Kiedy zauważyłem, że spodziewasz się dziecka, kazałem Szanowi przygotować siodło, łuk i miecz z jego imieniem. Powiedz wreszcie, jakie imię będzie nosił mój syn? Yoki. To ładne imię. Nie musi być ładne. To imię mężczyzny, idealne dla wodza plemienia. Tyle, że kiedy dorośnie, to już będzie naród, a nie plemię. Mógł tego dokonać tylko Temujin, wódz Yasugajów. Temujin, wódz Mogołów. Thank you.
Jego budowniczowie powinni rządzić światem. Nasi przodkowie też tak uważali. Ma 2000 mil długości, łączy Wielki Ocean z górami. Niestety nie potrafimy rządzić Chinami, a co dopiero światem. Panie? To przyjaciele, żołnierze cesarza. Lustro odbija promienie słoneczne. Może służyć do przekazywania wiadomości. Jest szybsze niż najszybszy posłaniec. To dziedzinnie proste, choć bardzo przydatne. Przyjmij ode mnie ten skromny prezent. Niestety ma jedną wadę. Wkrótce się przekonasz, że lepiej by nie trafiło w ręce kobiet. Spasione niedźwiedzie nie pokonają wilków. Pamiętaj o tym. Zwrócę się o audiencję u cesarza. Na pewno ci jej udzieli. Będę zaszczycony. Cesarz też będzie zaszczycony. Ugotują nas żywcem, a później zjedzą. Tylko nas umyją. Widocznie taki tu obyczaj. Ale po co? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. A ja chcę. Ha ha ha!
Wiem, że tam jesteś. Byłaś. To tylko kąpiel. Nasz emisariusz wiele nam opowiadał o twojej odwadze i życzliwości. Kamling jest bardzo uprzejmy. Twierdzi też, że jesteś bystry i przebiegły. Dziwne. Sądziłem, że twój naród interesuje tylko wojaczka, konie i kobiety. Wojujące ze sobą plemiona trudno nazwać narodem. Zatem nie będziemy ich zniechęcać do baśni. Dopóki Mogołowie walczą między sobą, nie mamy się o co martwić. Tak bogaty i potężny naród nie musi się nikogo obawiać. Obawiać? W ogóle nie znamy tego słowa. To po co ten mur? Nasza cywilizacja, wiedza i sztuka muszą przetrwać. Dzięki niemu możemy je zachować dla siebie i zatrzymać tych, którzy powinni tu zostać. Mnie? Jesteś bardzo zabawny. Te bezpośrednie uwagi. Przybyłeś tu ze swoimi hordami jak wiatr, ożywczy wiatr. Modlimy się do wiatrów. Urocze. Z czterech stron świata. Niebywałe. Gramy tu w pewną grę, w której wiatry odgrywają niepośrednią rolę. Słyszałeś kiedyś bardziej wykwintny i słodki śpiew? Nawet poezja nie jest bardziej wyszukana. Pisujesz wiersze, Temujin? Nie było na to czasu. Nauczę cię. Jestem poetą. Właśnie dlatego tu trafiłeś. I dlatego musisz tu pozostać, przyjacielu. O wszystkim zadecydował los. Skoro tak, to wierzę ci. Przynajmniej w tym jednym się zgadzamy. Przekonasz się, że łączy nas o wiele więcej. Zabierzcie te ptaki, ich jazgot mnie rozprasza. Musimy pomówić o waszych bogach. Prymitywne wierzenia zawsze mnie fascynowały. Podzielisz się ze mną swoją wiedzą wojskową, a ja nauczę cię pisać wiersze i malować. Już się nie mogę doczekać. Zabierz to, zaczyna mi ciążyć. Ta w białym. Niech pokaże twarz. Spędzę noc w pałacu letnim. Przyprowadźcie ją o północy. Jesteśmy więźniami. Nie miejcie żadnych złudzeń. Więźniami w złotej klatce. Nie trzeba było ruszać na wschód. Co jeszcze powiedział ci cesarz? Ważne, czego nie powiedział.
Nie wspomniał o 2000 żołnierzy strzegących Pekinu i o tym, że zarekwirowano nasze konie. A co trzeba było zrobić? Zawsze masz na wszystko radę. Tak jak mówiłem, gdybyśmy zasadzili się na Jamugę, nie trafilibyśmy tutaj. Masz mocną rękę, Subodai. Cieszę się, że walczysz nią u mego boku. Lecz jesteś młody i trzeba cię jeszcze podszkolić. Kiedy nabierzesz doświadczenia, możesz zostać moją prawą ręką. Będzie mi potrzebna. Ten Paw, cesarz, zapomniał o jednym. Możemy się tu wiele nauczyć. Ta wiedza przyda nam się później. Znam gorsze więzienia. Nigdzie nie jadałem takich przysmaków, a ja lubię być czysty. Nie chodzi o czystość, tylko o to, że cię myją. Przyznaję, że tutejsze kobiety są piękne. Cesarz właśnie na to liczy. Wkrótce będziecie się nadawać tylko do takiego życia. Ona ma rację. Nie chcę, żebyście się roztyli i rozleniwili. Od jutra wszyscy zaczniemy ćwiczyć. Mogą nigdy nie porzuca broni, chyba że zginie. To tak dla przypomnienia. Spójrzcie, sygnały. Jakie wieści? Pewnie chodzi o coś pilnego. Zabierz tę mapę, jest niedokładna i w dodatku brzydka. Przestańcie szlochać. Czekam na dobre rady, a nie na wasze jęki. Musimy działać skutecznie, nie wolno wpadać w histerię. Obszarpana mandżurska armia zajęła Hopę. To wszystko. Poza tym, że nasza 6000 jazda została rozbita. Ale to nic nowego. Przeżyjemy jeszcze nie jedną taką klęskę. Temujin, widzę, że ucieszyła was wieść o tej katastrofie. Nie tyle sama wieść, ile to, w jaki sposób ją przyjęliście. Istotnie, kilkutysięczna mandżurska armia to nic takiego, ale może dać zły przykład innym. Nagle okaże się, że Wielki Mur wcale nas nie chroni. Chcę porozmawiać z Temujinem w cztery oczy. Przynieście grzane wino i herbatę. Dotrzymaj nam towarzystwa. Właśnie tu odpoczywam w chwilach klęski. Malowanie działa na mnie kojąco. Wasza wysokość pięknie maluje, nie jak początkujący. On sugeruje, że przywykliśmy do klęsk. Chyba go nie doceniliśmy. Bywa wyjątkowo subtelny. Shamsu to wyborne wino z ryżu. Napijesz się? Herbaty. Ja wina. Nie twierdzę, że chcesz mnie otruć, ale zabroniłem pić moim żołnierzom. Pewnie o tym słyszałeś, owszem. Nie obraź się, ale właściwie dlaczego? Chciałem, żeby byli gotowi na taką sytuację.
Mów dalej. Słucham cię z uwagą. Chociaż los cesarstwa jest nieistotny w porównaniu z wierszem Solinga czy obrazem mego wielkiego przodka Mao Kunga. Co mówiłeś? Nie tracilibyśmy czasu, gdybyś dopuścił mnie do głosu. Zatem masz coś do powiedzenia? Chciałbym jak najszybciej pokonać mandżurskie hordy. Niestety moja armia jest zdziesiątkowana. Powołam inną armię. Mogołów? Ile? Mówisz o pieniądzach? A za co walczą żołnierze? Wielka skrzynia złota dla każdego z trzech moich szwagrów. Zbiorą dla nas najlepszych żołnierzy. Skąd mam mieć pewność, że jeden agresor nie zastąpi drugiego? Nie będziesz jej miał. Jest pewne wyjście. Znam Temudzina nieco lepiej. Zaufałbym mu. Gdyby jego żona i syn zostali naszymi zakładnikami. Zgoda. Przekaż mu tyle złota, ile potrzebuje. Ten z twoich szwagrów, który najbardziej się nam przysłuży, otrzyma nagrodę. To zbyteczne. Zgodnie ze zwyczajem, nagroda zostanie wyznaczona od razu. Doświadczenie pokazuje, że to skuteczna metoda. Zawołaj dworzan. Niech zobaczą, jak męczy się ich cesarz, wypełniając swe powinności wobec poddanych. Chętnie to uczynię, ale muszę omówić z Temudzinem wiele spraw. Dobrze. Ale obaj widzieliście, w jakim stanie jestem. Dokąd nas prowadzi? Konie czekają. Czemu nie ruszamy w drogę? Cesarz pragnie, byście coś zapamiętali. Dzięki temu szybciej tu wrócicie. Spójrzcie. To księżniczka Qing Yu, najmłodsza córka cesarza. Ten, kto przyprowadzi najlepszych żołnierzy, otrzyma ją w nagrodę. Możemy już jechać?
would I? Przygotujcie ją do roli żony. Za godzinę będą tutaj. Prowadzi ich Jamuga. Wracaj do swoich żołnierzy. Zaatakuje ci ich pierwsi tutaj. Słusznie spotyka nas ten honor. To nie będzie triumf. Wycofacie się. Odwrót? Macie w tym sporą wprawę. Stracimy twarz. Lepiej stracić twarz niż głowę, tak jak dowódca armii pod Hope. Kiedy się wycofacie, moi mogołowie uderzą na skrzydłach. Wtedy ruszą twoi żołnierze pod moim dowództwem. Ustaw ich w szyku. Ruszycie na mój sygnał. Jamuga. Szybka śmierć byłaby zbytnią łaską. Wybierajcie. Możecie walczyć pod sztandarami Temujina lub zginąć
tak jak wasi wodzowie. Wskażcie tych, którzy podżegali was do buntu przeciwko cesarzowi. Będziesz się modlił o śmierć, kiedy zacznie ci ciążyć drewniane jarzmo i kiedy usłyszysz śmiech szyderców. Jeszcze pożałujesz, że odwołałeś kata, który miał ściąć mi głowę. Oto najdzikszy z barbarzyńców, Mogoł, który dowodził mandżurską armią. Jego kara musi być surowsza niż kara dla tych, których kazałem ściąć. Oto Jamuga, wasza wysokość. Na cześć wielkiego triumfu Temujina nad mandżurskimi wichrzycielami, z woli cesarza odtąd będziemy go nazywać księciem zdobywców, Chinggis Khanem. Daruj nam, Panie. To miała być salwa na cześć Twego zwycięstwa. Jak udało Wam się wywołać piorun? To całkiem prosta sztuczka. Użyliśmy zbyt dużo prochu. Prochu? Przyjdźcie do mnie dzisiaj i przynieście proch. Chcę zobaczyć, jak wywołujecie pioruny. Błyska się, ale nie ma piorunów. Liczne próby dowiodły, że grzmi jedynie, gdy wsypiemy proch do zamkniętego naczynia. Wtedy pocisk leci dalej, niż kiedy wystrzelimy go z kuszy. Mają to zademonstrować? Wykorzystujecie to tylko do salw honorowych i na pokazach sztucznych ogni, żeby dzieci miały zabawę. Są różne rodzaje takich ogni. Wiem, o czym myślisz. Jako szaman i mędrzec masz obowiązek skorzystać z tej wiedzy.
profit from all this knowledge. Do you want something? Kupić ci coś? Give me that blue horse. Poproszę niebieskiego konika. Mówię ci, zrób to. Dopóki on żyje, żadne z jego plemion nie dołączy do nas. Znasz ich prawa i nasze prawa. Egzekucja będzie aktem łaski. Nie chodzi o łaskę, tylko o zdrowy rozsądek. Wysłuchaj mnie. Kiedyś przypomnisz sobie, że cię ostrzegałam. Masz tylko dwa wyjścia. Możesz go zabić, albo przyciągnąć go na swoją stronę. Oszalałaś? Jamuga zabił mi ojca i zakuł w kajdany. Mam zapomnieć, przebaczyć? A ta blizna, którą masz na plecach, czyżby ona także zniknęła? O tej bliźnie i o tym, skąd ją mam, nigdy nie zapomnę. Będę go nienawidzić do końca życia. Ale jeśli chcesz ziścić swoje marzenia i połączyć te plemiona w jeden naród, jestem gotowa wyrzec się nienawiści. Nie znasz mnie, jeśli sądzisz, że się na to zgodzę. Znam cię lepiej, niż myślisz. Złam ją. Teraz połącz obie części. Wiem, co chcesz mi powiedzieć, że tylko kiedy się zjednoczymy, będziemy silni. Kiedyś jeszcze wspomnisz moje słowa. Zostawcie nas. Czy możesz być przede wszystkim Mogołem, a dopiero potem Jamugą, wodzem Merkitów? Czy obręcz uszkodziła ci język? Jeszcze nie. Może gdybym nosił ją tak długo jak ty. Kiedyś mi ją zdjąłeś. Mógłbym ci się zrewanżować. A cena? Nie ma na to ceny. Chodzi o ziszczenie marzeń o zjednoczonym narodzie. Temujin byłby jego wodzem. Tak zostało zapisane w gwiazdach. Gin, święty człowiek, to potwierdza. Ten jeden naród i tak powstanie.
Jeśli Merkitowie dołączą do nas, stanie się to jeszcze szybciej. Nie chcemy do nikogo dołączać. Możemy was co najwyżej poprowadzić. Inne plemiona drżą przed naszą potęgą. Nawet moja śmierć jej nie pokona. Czy potrafisz myśleć tylko o sobie? Skąd ta myśl o przewodzeniu jednemu narodowi? Poza gwiazdami, kto powiedział, że przyszedłeś na świat, by rządzić? Zdechniesz w tym jarzmie. Chyba że dasz mi słowo, że Merkitowie opuszczą Chiny u naszego boku. Ten dzień wkrótce nadejdzie. Gdybym nie był skuty, wydusiłbym z ciebie ostatnie jadowite tchnienie. Zamknijcie to zwierzę w klatce. Jak możesz przerywać te cudne trele? Przynoszę dobre wieści. Dobrze? Chodź tu, wróbelku. Siądź koło mnie. Mów, skoro musisz. Genghis Khan przygotował dla nas pokaz w podzięce za długoletnie dobre traktowanie. Nie drży. Jestem boskim cesarzem, ale także człowiekiem. To pokaz na pożegnanie. Na pożegnanie? Wiesz coś o tym? Chcą powrócić do swojej krainy. Nie zgadzam się. Mówiłem ci o swoim marzeniu. Chcę zjednoczyć nasz naród. Teraz dysponuję armią, która mi to umożliwi. Dobrze ją wyszkoliłem. Za moje pieniądze. Jesteś moim generałem, Genghis Khanie. I ich wodzem. Kam Ling, jesteś jego przyjacielem, zresztą nie jedynym. Przemów mu do rozsądku dla jego dobra. Cesarz przypomina ci o tym, co zostało powiedziane w czasie waszego pierwszego spotkania. Wielki mur zatrzyma tych, którzy są nam potrzebni. Miasta strzeże 3000 żołnierzy. Więc nadal jesteśmy więźniami. Przyjaciółmi. A przyjaciel nie mówi takich rzeczy. Dosyć tego. Miałem męczący dzień. Boli mnie głowa. Precz, niewdzięcznicy. Teraz i ty chcesz mnie opuścić. Ranisz me serce. Nie to było moim zamiarem. Wiedziałem, że nie chcesz sprawić mi przykrości. To co z tym pokazem? Nie widzę powodu, by go zakazywać. Jest takie stare powiedzenie, które trafnie określa, jaki wybór jest słuszny. Lepiej zapalić jedną świecę, niż przeklinać ciemności. Rzeczywiście trafne. Każ go pilnować. Myślałem, że ta wiadomość ucieszy waszą cesarską wysokość. Mogliby tu wrócić jako zdobywcy. Genghis Khan wie, że jesteśmy bogaci i słabi. I co teraz zrobimy? Temujin pojmał kiedyś pewnego barbarzyńcę. Jamugę. Każ go tu sprowadzić. Dyskretnie. Twierdziłeś, że to pilne. Nie mam przed nimi tajemnic. Zwłaszcza przed nią. Trudno mi o tym mówić. Chcę, żeby to było jasne. Służę wiernie mojemu krajowi, a nie jednemu władcy, nawet jeśli jest bardzo potężny.
Tak postępuje każdy człowiek honoru. Cesarz boi się waszego wyjazdu. Niesłusznie. Prędzej powinien się lękać, że tu zostaniecie. Ale to człowiek subtelny. Widzę pewne rozwiązanie. Twoi żołnierze zostaną, a ty wyruszysz w długą, samotną wędrówkę. Potrafisz pięknie mówić. Kto miałby mnie zabić? Cesarz wie także, co nas spotka, gdyby ktoś cię zgładził. Zatem teraz już nie ma czasu na niedomówienia. Nikt by nas nie winił, gdybyś zginął z rąk Mogoła, Merkita. Jamuga. Sprowadźcie go. Wolałbym przy tym nie być. Zostaniesz, przyjacielu. Zostaniesz. Chciałbyś mieć ten klucz. Czemu nie? Może bez obręczy ocaliłbyś swoją prawą rękę, morderco. Odetnij linę. Wciąż nie możecie schwytać jedynego człowieka zdolnego poprowadzić Merkitów przeciwko nam? Odwołaj swoich żołnierzy. Niech przygotują się do pokazu. Więc Jamuga pozostanie na wolności? Nie zagrozi nam. Teraz myśli wyłącznie o swojej ucieczce. Tylko bez wpadek, Subodai. Nasz plan musi się powieść. Przykro mi, że nie obejrzysz pokazu. Ale może uda ci się dojrzeć sztuczne ognie. Ludzki umysł jest niezwykły. Oczywiście chiński umysł. You
Jesteś prawdziwym artystą, Temujin. Od razu to zauważyłem. Moje gratulacje. Przed nami finał. Finał? Może sam odpalisz racę. Będę zaszczycony. Ostatnia to będzie prawdziwa niespodzianka. To, co najlepsze na końcu, bardzo mądrze, bardzo subtelnie. Sam powiedziałeś, że lepiej zapalić jedną świecę, niż przeklinać ciemności. Tu rozbijemy obóz. Panie? Jak długo pozostanę twoim jeńcem? Nie jeńcem. Snując intrygę przeciwko mnie, twój nieżyjący cesarz sam stwierdził, że jesteś moim przyjacielem. W takim razie proszę o szybką śmierć. Nikt nie chce cię uśmiercać. Tylko głupiec zabija mędrca. Będziesz siedział po mojej prawicy i będziesz mi doradzał. Jeśli twoje rady będą mądre, stanę się dzięki nim mądrzejszy. Przyjmuję tę zaszczytną funkcję, bo chcę służyć panu, którego gwiazda świeci jasnym blaskiem, podczas gdy blask cesarstwa blednie. Poza tym wolę pracować, niż umierać. Pierwsza rada. Uderz jak najszybciej, żeby przejąć to, co jeszcze zostało, zanim ktoś cię ubiegnie. Twoja sława przyciągnie do ciebie inne plemiona. Tymczasem
Tymczasem ruszymy na zachód. Dżebaj pozostanie w Chinach. Subodaj ruszy na północ do Rosji, a Kasar na południe, żeby zmusić do uległości Indie. Samarkanda i Buchara łatwo padną naszym łupem. Później zamiemy się Persją. Mogołowie będą rządzić światem. A Jamuga? Merkitowie nadal mogą się do nas przyłączyć. Mogoł nie powinien walczyć z Mogołem. Ambicja zabija w tobie honor. Czy człowiek, który zgwałcił moją siostrę, nie odpowie za to? Czy ojca Jokiego nie spotka żadna kara? Joki jest moim synem. Ten, kto pozwala, by pragnienie zemsty przyćmiewało jego plany, nigdy ich nie ziści. Straci wszystko, co zdobył. Moje słowo jest prawem. Do roboty. Subodaj jest taki mały. Wszyscy są mali. Czy nie ma wśród nich nikogo z wyobraźnią? Trudno dorównać urodzonemu władcy. Rzadko przychodzi na świat ktoś, kto potrafi sprawować władzę, realizując przy tym własne, wielkie wizje. Może Temujin, Genghis Khan, jest właśnie kimś takim. Wierz mi, że to nie było pochlebstwo. Zostaw mnie. Jamuga. W ciągu kilku lat hordy Genghis Khana zajęły tereny Chin leżące na północ od Żółtej Rzeki. Przekroczyły Ural, wtargnęły do Rosji i posuwając się na południe dotarły do Indii. Po opanowaniu niemal całej Azji armie Temujina uderzyły na Samarkandę i Buchar. Kiedy zajęły te miasta, droga do Persji stała przed nimi otworem. Jamugo, jesteś doświadczonym generałem. Zdajesz sobie sprawę, że nawet gdybym się z tobą sprzymierzył, to i tak nie pokonamy Genghis Khana. Nikt nie ma armii, która mogłaby się równać z naszymi. Możemy urządzić im krwawą rzeź. Nie pragnę rzezi. To dobre dla owiec. Soczyste to mięso. Podobno dołączają do niego wciąż nowe oddziały, pokonanych i słabych, tacy od razu się poddają. Nie obraziłem go, on obraził ciebie. Pamiętasz te karawany na szlaku niewolników? Naruszył traktat. Odciął ci drogę na wschód. Odtąd nie było przypraw, klejnotów, kobiet. Pamiętaj, twój kraj leży na szlaku jego podbojów. Jeśli chcesz go ocalić, jeśli chcesz ocalić siebie, zawrzyjmy przymierze. Jest tylko jeden sposób, żeby powstrzymać tego nędznika. Ruszymy razem na Genghis Khana. Osaczymy tego wilka, krwiopijcę, bezwstydnika, łotra, hienę. Mądre słowa. Przypieczętujmy to przymierze podarunkiem. Chcesz jedną z moich córek? Dwie?
Za to ja podaruję ci głowę Chingis Hana. Armie Szacha i Jamugi ruszyły na nas. Już przekroczyły rzekę. Wreszcie nadeszła ta chwila. Na pewno się nie mylisz? Na pewno. Dzieli nas od nich 5 dni marszu. Staniemy na wzgórzu. Będzie musiał do nas podejść. Staniemy na wzgórzu? Będzie musiał do nas podejść? Już do nas jadą. To posłaniec z białą flagą. Nie sądzę, żeby chcieli się poddać. To Chingis Khan stoi na wzgórzu. Jego armia jest liczniejsza od naszej. Sugerujesz, żebyśmy się poddali? Niczego nie sugeruję. Żałuję jedynie, że dałem się wciągnąć w tę głupią i niebezpieczną awanturę. Podboje wymagają ryzyka. W moim wieku nie muszę go podejmować. Jeśli przeżyję, będę miał nauczkę. Przezorności nigdy za wiele. Powiedziałeś już dość. Liczyłem, że Mogołowie powrzynają się nawzajem i że groźba najazdu minie. A tymczasem? Muszę siedzieć w niewygodnym siodle, na wietrze i narażać się na niebezpieczeństwo. Może posłaniec ma dla nas dobre wieści. Chingis Khan śle pozdrowienia Jamudze. Pozdrowienia? Dziękuję, że uhonorowaliście naszą białą flagę. Chingis Khan pragnie rozmawiać z Jamugą. Rozmawiać? O czym? Jestem jedynie posłańcem. Mam doprowadzić do spotkania. Nie będzie spotkania ani żadnych rozmów. Czyżby Jamuga się ich obawiał? Powiedz temu szakalowi, że moje słowa to włócznia i miecz. Spytam jeszcze raz, czy Jamuga obawia się rozmów? Miałyby się odbyć w jego obozowisku? Chingis Khan przyjedzie z 6-osobową eskortą. Później zostanie sam. Ty możesz postąpić podobnie. Można mu ufać? Słowu Chingis Khana zawsze można ufać. Ja ufam mu do tego stopnia, że pozostaję tu w roli zakładnika. Niech tak będzie. Thank you.
Dobrze zrobiłeś, że wróciłeś do swojej krainy, by umrzeć. Przykre jest to, że śmiertelny cios może zadać mi mój ziomek. Wciąż powtarzasz to samo. Wielu w to wierzy. Nie Merkitowie, ty wyrzutku. Chciałem się spotkać, bo liczyłem, że Mogoł nie będzie już przelewał krwi Mogoła. Liczyłem też na to, że przyłączysz się do mnie, by głosić chwałę naszego narodu. Merkitowie są wojownikami, a nie kobietami, które dołączają do trzody. Sami stanowimy prawa i zdobywamy wszystko, co jest nam potrzebne. Wierz mi, że Merkitowie w końcu przystaną do nas. A jeśli nie, obrócimy ich ziemię w perzynę i zaoramy tak dokładnie, że nawet kulawy koń się na niej nie potknie. Muszę naradzić się z szachem. Rad nigdy za wiele. Kamlin wróci do ciebie z odpowiedzią. Żołnierze się niecierpliwią. Lepsze to niż rozlew mogolskiej krwi. Żaden koń nie ruszy do przodu, dopóki nie otrzymamy odpowiedzi. Panie, spójrz. To Kamling. Zajmijcie pozycję. Każ im zawrócić. Nie dopuszczę do rzezi. Utrzymaj skrzydło.
Kto pierwszy? Może ty, wyrzutku? Nie podchodź. Dosyć tego. Chcę pokoju. Nigdy. Tym razem nie licz na jarzmo. Jeśli się nie boisz, stań do walki z Jamugą, z katem twojego plemienia, ojcem twego syna. Pójdziecie za nim? Czy to jest wódz, który zjednoczy wszystkich Mogołów? Wydałeś na siebie wyrok. Pojedynek? Kiedy cię pokonam, twoi żołnierze przyłączą się do nas.
rozwiązać jeńców. Jeśli któryś z merkitów chce odejść, niech odejdzie teraz. Dożyłem chwili, w której plemiona łączą się w jeden naród. Ale dopiero moi synowie uczynią go wielkim. Pokażcie im przyszłych wodzów. Zanim dorosną, moja żona i jej bracia będą występować w ich imieniu. Będą udzielać im rad i wskazówek. Bortei, zawsze cię kochałem. Obróć mnie w stronę wiatru. Chciałbym spojrzeć w oblicza bogów. Było tyle łez, ale ty nigdy nie płakałaś. Czeka nas jeszcze wiele lat płaczu. Chcę, żebyś mnie zapamiętał taką, jaką zawsze byłam. Ta dłoń zawsze mnie wspierała. Sam powiedziałeś, że to pierwsza rzecz, jaką podajemy bliźniemu. Pierwsza. Ale dziwna rzecz, tym razem chyba także ostatnia. I tak umarł Temujin, zwany Chingis Hanem. Lecz jego idee nie umarły. Marzenia przetrwały. Jego synowie ruszyli na zachód, na węgierskie równiny. Paląc i grabiąc, dotarli do granic Egiptu. Jego wnuk został protoplastą indyjskiej dynastii, a drugi, Kubilaj, cesarzem Chin. Po zakończeniu swych podbojów, Mogołowie władali połową ówczesnego świata. Imperium to zrodziła wyobraźnia księcia zdobywców, Chingis Hana. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Bohdan Maliborski. Czytał Tomasz Magier.